Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Stormblock 3. A nawet nie ściągałem hełmu, dlatego że po raz kolejny coś się stało z tą aplikacją Feed the Beast i nie chciała mi załadować ani skina, ani questów oczywiście. Po prostu się nie połączyła z usługami sieciowymi. Nie wiem, o co chodzi. Może będę musiał jednak zajrzeć i zobaczyć, o co tam chodzi. Tylko że problem jest taki, że tę paczkę modów niedługo kończymy i raczej w Feed the Beast modpacka nie będę chciał grać. Przynajmniej dłuższy czas raczej. Nie będę raczej chciał tego zrobić. Raczej zagram sobie w jakiś modpack z Curseforge'a. Oczywiście jakiś regularny. A więc nie wiem, czy jest po prostu sens. A w dzisiejszym odcinku zajmiemy się zrobieniem tej singularity i przejrzałem sobie to, co musimy zrobić i niestety powołaliśmy się na zadanie dużo większe niż się spodziewałem. Myślałem, że to uda nam się, biorąc przykład z modyfikacji Ars Nova, którą skończyliśmy w przeciągu jednego odcinka, zajęło nam to nawet mniej niż 10 minut chyba, czy tam 11 minut chyba nam to zajęło, żeby zrobić singularity z tamtej modyfikacji. No z tej modyfikacji nie będzie tak łatwo, bo praktycznie musimy przejść całą modyfikację, a żeby zrobić to, co tutaj jest, ja myślę, że to jest w ogóle slate tieru pierwszego, a to jest slate tieru piątego. Żeby zrobić to, musimy zrobić sobie ołtarz tieru piątego. Jest to najtrudniejszy, najcięższy, najdłuższy tier do zrobienia. I wydaje mi się, no i praktycznie sprawia, że musimy przejść prawie całą modyfikację, żeby go uzyskać. I zdaje mi się, że będę zmuszony podzielić tą modyfikację na trzy odcinki aż. Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku uda mi się zrobić tier trzeci ołtarzu. W kolejnym odcinku zrobimy tier 4 i w kolejnym zrobimy tier 5, tak mi się wydaje. Mam przynajmniej taką nadzieję, ale ta modyfikacja zapowiada się bardzo ciekawie i rzeczywiście nigdy w nią też jakoś tak nie zagrałem na żadnym modpacku, więc fajnie. Ja się cieszę bardzo, bo jak ja nagrywałem i robiliśmy modyfikację Ars Nova, to właśnie narzekałem na to, że modyfikacja ma dużo rzeczy w sobie, a bardzo mało z tego korzystamy, praktycznie nic nie zrobiliśmy. No tutaj będziemy musieli zrobić większość rzeczy, więc bardzo fajnie. Ja się bardzo cieszę ogólnie, nie? Okej. Okay. Mamy pszczółkę, więc zapomnijcie o wszystkim, o czym mówiłem. Ja teraz potrzebuję ją wsadzić do pieca, żeby ten pig iron sobie w końcu zrobić, bo jeszcze tego nie zrobiłem. Okej, czy udało się? Mamy jedną butelkę miodu. Wspaniale, udało się zdobyć pierwszą butelkę miodu. Czy ja mam butelkę gdzieś tutaj? W ogóle moja butelka. O, mogę sobie to wypić i chyba powinna mi zostać butelka i powinienem być w stanie zalać sobie teraz butelkę. O, nawet tak mogłem to zrobić, dobra. I teraz to jest najcenniejsza rzecz, jaką mamy, jaką możemy mieć. Jest! Udało się zrobić dużą ilość miodu. Bardzo fajnie. A ja sobie pójdę teraz do naszego systemu magazynowania rzeczy, czyli tutaj oczywiście, i wrzucę sobie tutaj troszeczkę miodu, żeby był po prostu bezpieczny. Okej, okay, więc miodu mamy w tym momencie 256, więc bardzo fajnie. Pig Iron zrobię sobie prawdopodobnie gdzieś tam poza odcinkiem. Więc tak. Żeby zacząć modyfikację Blood Magic, będziemy potrzebowali dwóch rzeczy. Będziemy potrzebowali oczywiście ten ołtarz, który jest jakby główną częścią tej modyfikacji, i będziemy również potrzebowali... No dobra, zróbmy sobie najpierw ołtarz. Potrzebujemy zrobić sobie tylko piecyk. Okej, okay. Pyk, mamy ołtarz. Ale który ma ręce, więc może nie wiem, wcale go tu... Nie wiem w sumie po co, ale może. I teraz musimy sobie zrobić jakiś sposób, żeby móc go zapełnić krwią, która jest główną jakby taką walutą, powiedzmy, w tej modyfikacji. I musimy na początek zrobić sobie taki nożyk, który jest, będzie sprawiał, że będziemy otrzymywali obrażenia i będziemy zdobywali tą, no to tam esencja życiowa się nazywa. Ja bym chciał zabrać to ze sobą. Weźmy to ze sobą, gdziekolwiek będziemy chcieli wstawić ten ołtarz. Bo, spójrzmy na mapie, bo ja bym chciał znaleźć jakieś takie miejsce, które... jakieś takie miejsce, które... Nie znajdę miejsca, które jednocześnie będzie miało dużo miejsca i moby. Niestety takiego miejsca nie znajdę. Ale możemy
znaleźć takie miejsce, gdzie będziemy mieli po prostu dużo miejsca. Nie wiem, możemy się w sumie na przykład, nie wiem, wkopać tu. Załóżmy. I po prostu zrobić sobie tutaj jakieś pomieszczenie, coś takiego powiedzmy. O, pyk. I super. Okej, więc pomieszczenie nasze jest gotowe. Pyk. Tutaj mamy takie pomieszczonko. Jeżeli teraz co postawię sobie tu. I no w sumie przydałoby się też prawdopodobnie przynieść system. Znaczy nie system, tylko przepraszam bardzo. A chodzi mi o Transmutation Table. Oczywiście o to mi chodziło. W ogóle dostałem tego questa. No właśnie, tak w ogóle nie mamy questów jakby, ale jeśli chodzi o... jeśli chciałbym na przykład zobaczyć sobie questy, to mogę po prostu wejść w tryb edycji, jako że jestem na single playerze. I mogę po prostu wejść tutaj, żeby zobaczyć jakie są questy. I tutaj questy ogólnie tłumaczą dosyć sporo. Nie jestem pewien, czy wszystko tutaj tłumaczą, więc... i jeśli coś jest tu wytłumaczone, to jest to dosyć powierzchownie wytłumaczone. Więc raczej questami się nie będę w ogóle posiłkował, ale no bo mamy jakby książkę od tego, nie? I książka prawdopodobnie, to powinna nam zdecydowanie w zupełności wystarczyć, prawda? Dobra, weźmy sobie trans. Okej, więc teraz jeśli chciałbym wypełnić to, to po prostu robię coś takiego. Czy ja mogę od tego zginąć? Mogę! O kurde, co ja teraz zrobię? Nie mam jak się tam dostać z powrotem właściwie. Dobrze, to jest na dół. Zlatuję jakby, to będę w stanie po prostu wziąć sobie, nie wiem, water, wiaderku wody po prostu i będę w stanie po prostu spłynąć tam. Ale gdybym tego nie zrobił, no to... to nie wiem. No tak, ale ogólnie bez tego... Czy to wystarczy? Wystarczy. A ogólnie to... Co chciałem powiedzieć? Nie jestem pewien. A, nieważne. Ale mamy tutaj... Okej, okay, czyli ta krew nam jakby spada? Czy... Przez chwilę nam spadała, nie jestem pewien na jakiej zasadzie to w ogóle działało. A, muszę teraz sobie to wsadzić i to się wsadzało. Tutaj, charm, belt. Więc mamy tutaj dwa wiaderka. Life essence fluidu. A, czyli jeśli będę zadawał sobie obrażenia... O, tam, proszę, że tak, o... No, mógłbyś mnie szybciej leczyć. Ojejku, to nie jest nawet włączone, ale jestem niemądry. Może dlatego się zmarłem w ogóle, bo inaczej nie byłbym w stanie... Nie, no ale jestem w stanie się zabić, myślę. Leon, no teraz mnie leczy porządnie. Mamy w ogóle 10 wiaderek tutaj wypełnionych, więc fajnie. A więc mam jego zapełnionego maksymalnie, tak mi się wydaje. A i teraz co musimy zrobić, w ogóle ja wam nie pokazywałem tej książki, to jest na patchouli oparte, jak wszystkie dosłownie jakieś tam książki do modyfikacji w dzisiejszych czasach. Kiedyś to w ogóle książki, wszystkie książki były różne, kompletnie tam porozstrzeliwywane wszędzie, w różne strony, a dzisiaj wszystko na patchouli sobie działa i jakoś tak, no i super, jest fajnie, bo wszystko jest takie standardowe, wiadomo jak się potem poruszać i w ogóle. Znaczy ja osobiście patchouli jakoś nie przepadam za stylem patchouli, to jest on w porządku, da się w nim zorientować zdecydowanie. Okej, okay, więc teraz zajmiemy się ulepszaniem tego. Tylko zanim to zrobimy, gracz, też jakby książka poleciła mi zrobienie kilku przedmiotów. Pierwszym z nich będzie Blood Orb, który jest takim jakby... takim przedmiotem, który jest w stanie sobie przechowywać life essence, czy też tą jakby esencję życiową, nazwijmy to tak. I nie jestem pewien, na jakiej zasadzie to działa, ale chyba jeżeli połączymy to z naszym ołtarzem, to będziemy mieli to w jakimś takim personalnym systemie i potem inne struktury będą w stanie wykorzystywać tę energię. Nie jestem do końca pewien, jak to działa, ale nie wiem, załóżmy, że tak to działa. A czy... Okej, pierwsze pytanie. Czy jestem w stanie przyspieszyć to za pomocą tego? Jestem w stanie przyspieszyć to za pomocą tego. Wspaniale. A drugie pytanie. Czy ja jestem w stanie przyspieszyć to za pomocą zegarka? Jestem w stanie przyspieszyć to za pomocą zegarka. Świetnie. Bardzo dobrze, bo nie będziemy musieli się martwić tym, że to będzie jakoś wolno działo czy coś. No, praktycznie natychmiastowo odbywają się te tutaj, jakby to nazwać, interakcje, powiedzmy. Dobra, mamy 4 blank slate'y, które są w sumie po prostu takim surowcem. A w tej modyfikacji zobaczmy, jak one są opisane tutaj. A... no, po prostu, że sobie są i tyle.
No i oczywiście jest to jakby pierwszy tier tego, co potrzebujemy zrobić, więc i tak kiedyś będziemy musieli to zrobić, no teraz na przykład. Jeszcze miałem sobie zrobić string, kilka soul snerów, chyba tak to się nazywało. Więc zróbmy sobie kilka soul snerów w takim razie. Nie wiem, po co soul snare będzie mi akurat potrzebny, ale może się rzeczywiście przyda. Więc nie mam z tym jakiegoś problemu. Dobrze, i teraz... potrzebujemy zrobić sobie runy. A póki co będą to puste runy, bo chcemy tylko i wyłącznie ulepszyć sobie ten altar. A, to jeżeli chcę to zrobić, to muszę... O, no dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10 razy. A, bo potrzebujemy 4 wiaderka, bo będziemy potrzebowali 8 tych slate'ów. A, bo wydaje mi się, że te weak orby... to one się nie zużywają. Wydaje mi się, że weak orb to tam zostaje i że zostanie po prostu w craftingu. Zobaczmy, czy mam rację. Uwaga. Pyk. Tak. Okej. No dobra, no to właściwie bardzo szybko udało nam się zrobić runy i możemy zrobić altar poziomu drugiego. Tylko sprawdźmy w książce, czy to rzeczywiście tworzy się w taki sposób, jaki myślę. A to musimy tu przejść i altar poziomu... Nie, zaraz, momencik. Tutaj, o. The Blood Altar i altar poziomu drugiego. Musimy pokazać. Tak, musi być... Co, to pod spodem, pod samym jakby bloczkiem tego altaru najwidoczniej nie będzie nic chyba? A tylko po prostu taki pierścień naokoło i to ma chyba lewitować, tak mi się wydaje. No dobra, no to właściwie mogę zrobić to nawet jeszcze łatwiejszy troszeczkę sposób. Nawet nie muszę przesuwać tego Blood Altaru, tylko po prostu wstawiam sobie Blank Runa tutaj, o. No i super. I czy to jest teraz już poziom drugi Blood Altaru? A spróbujmy... Spróbujmy zrobić sobie ten kolejny, ten Apprentice Blood Orb. Zobaczymy, Block Redstone'a będę potrzebował. I troszeczkę krwi tutaj. Okej. Wygląda na to, że rzeczywiście udało się zrobić ten altar tieru drugiego. A no to fajnie. Fajnie bardzo. A co my w ogóle będziemy potrzebować do tieru trzeciego? Czy w ogóle zaczynać to, czy nie za bardzo? A 5 blood rune będziemy potrzebowali. Okej. Divination Sigil przydałoby się zrobić, okej. Troszeczkę sobie poczytam, co tutaj takiego. Okej, więc staram się ulepszyć ten ołtarz do tieru trzeciego. Z tego co widzę, to tier trzeci nie wymaga żadnych specjalnych rzeczy. O, to raczej tutaj wam pokażę. Tylko muszą być te runy, które staram się teraz ulepszyć. Chciałbym te runy ulepszyć do... jak spiszemy tę runę, to chciałbym ją ulepszyć do Rune of Self-Sacrifice, dlatego że Rune of Self-Sacrifice sprawia, że będziemy oddawali więcej krwi do ołtarzu z każdym dźgnięciem siebie. Więc jest to no, bardzo dobre, prawda? Więc już sobie przygotowałem 28 jakby blank runów i teraz będę się starał je ulepszyć, tylko zanim to zrobię, chcę sobie zrobić ten Divination Sigil, czyli to. I to jest jakby taki przedmiot informacyjny. Pokaże nam on na przykład poziom naszego ołtarza obecny, co będzie raczej całkiem przydatne. No i do tego potrzebowałem zrobić sobie ten stół alchemiczny, który możemy postawić, nie wiem, tu na przykład. No i teraz tak, to wsadzamy do środka. I teraz tak, pyk, pyk, chyba pyk i pyk. O. A, potrzebujemy... Okej, czyli jeżeli to wsadzę, bo tutaj sobie wsadziłem do tego Apprentice Blood Orba, połączyłem go ze sobą i wsadziłem do niego troszeczkę krwi. A tutaj, nie wiem, z 6 wiaderek może być coś takiego. A więc było tam rzeczywiście krew. I mamy Arcane Ashes. A i teraz... Okej. O, możemy... Okej, to ma durability 20, ale możemy tego używać w nieskończoność tak naprawdę, dlatego że mamy oczywiście nasz... naprawiający, no, repair talizman, naprawiający nasz talizman, który nam będzie naprawiać nieskończoność, a to jest akurat bardzo ciekawe. I co teraz z tym robimy? Resztą tutaj wstawiam, czy coś? I to już się będzie... O! Okej. Okay. A to wszystko? To już? A, przepraszam bardzo. I blank slate. No tak, ja w ogóle... Co tu się stało?
Ile ja tego dostałem? 8? Naraz? A co, to jest jednorazowe czy coś? Nie no, chyba nie. Jak teraz użyję tego? No to nie jest jednorazowe, to czemu dostałem tylko 8? Co jest? Nie wiem, dziwne. No dobra, no ale to... Nie wiem co z tym zrobić teraz z pozostałymi 7. Wale je tutaj chyba. Okej, no mamy jeden z nich. Okej. A no i nam pokazuje, że teraz obecna esencja w naszym jakby wszystkich orbach, obstawiam, to jest 5305. A i ołtarz jest tieru drugiego, obecna esencja to 0 i pojemność na esencję to 10 000 LP. Więc tak. Potrzebuję teraz ulepszyć sobie te runy 28 razy, to będę potrzebował również 28 tych Reinforced State'ów, który jeden zrobiłem sobie przez przypadek. Jeden taki potrzebuje 2000 LP, okej. Okay. No zauważyłem, że ja mogę od razu sobie zrobić z kamienia w ten drugi rodzaj slate'a. Nie wiem, czy to mi zabiera 3000, czy nie wtedy? A sprawdźmy w sumie. 5, 10. Mamy 20? A przepraszam, 15 raczej. I teraz wsadźmy kamień do środka. Okej. Okay. Dobra, to po prostu zabiera 3 wiaderka i wtedy robi nam jeden taki sigil. No dobra. Okej. Okay. 20 runa została kończona. I teraz tak. Pyk, pyk, jakoś tak to się rozkładało. Tutaj wstawiam. Aha, te blank runy, czyli te 4 musimy zabrać. A myślę, że się wszystkie 4 zbiorą, jak użyję tego tam Feed the Beast. Ultiminera, czy jak to się tam nazywa, ten Vine Miner, Feed the Beastowy. Zupełnie, że muszę tak to zrobić. A więc tak. Pyk. Znaczy nie, że zapomniałem, tylko myślałem, że będę w stanie tak zrobić. Pyk, to tutaj wsadzamy. I teraz tak. Pyk i pyk. I mamy, uwaga, 24? O, aha, no tak, bo reszta jest tu. Dobra. I mamy teraz tak. 28 run, dokładnie tyle potrzebujemy run. I teraz powinniśmy być w stanie sobie je tutaj tak wstawić. I teraz... Okej, teraz jakoś tak będziemy musieli ustawić te pozostałe runy. No niestety ta pochodnia zostanie zdjęta, ale tutaj możemy sobie ją wstawić z powrotem. Pyk. Okej. Teraz tutaj wstawiamy 20 run. Oczywiście, te, które sobie zrobiliśmy, pyk, pyk, pyk. A ja wszystkie postanowiłem ulepszyć na te self-sacrifice, bo to po prostu będzie największa oszczędność. To nam da chyba 200% więcej, czyli z każdym dźgnięciem zamiast 200 będziemy 600 mieli, co jest ekscytujące całkiem. Naprawdę sporo wydaje się, że spora zmiana, spore zwiększenie się tego. Tylko to jeszcze nie jest koniec. Żeby dokończyć budowę tego, tutaj musimy postawić jeszcze 8 cegiełek i 4 glowstone'y. W taki sposób musimy takie filary zrobić i powinno się wszystko wtedy... O proszę, no właśnie, na przykład tutaj już źle zrobiłem, bo tutaj jest ten alchemy table i troszeczkę mi namieszał i tutaj o jeden bloczek za daleko postawiłem. Ale gdybym się nie zorientował, to bym użył i tak tego Divination Sigila, żeby się przekonać, że nie jest na poziomie trzecim ten ołtarz, ale wydaje mi się, że teraz powinien być na poziomie trzecim. Jest na poziomie trzecim i wspaniale. Chociaż nie podoba mi się to, że jego rozmiar, jego rezerwuaru na krew się nie zwiększa. To mi się szczerze powiedziawszy nie podoba, bo wiem jak go zwiększyć. Potrzebuję po prostu tutaj ulepszyć niektóre runy, ale no to jest takie, no nie wiem. Chodzi mi po prostu o to, że nie chcę jakby, jak już zrobiłem te runy, to niech one tutaj tak zostaną. A no dobra, no tier trzeci był całkiem łatwy, tylko żeby uzyskać tier czwarty, to teraz musimy odprawić rytuał, który wyśle nas w ogóle do innego wymiaru, co jest bardzo, myślę, że ciekawe. No, w tym odcinku zrobiliśmy takie najnudniejsze rzeczy, powiedzmy. Tier trzeci ołtarza mamy, więc fajnie, chociaż coś. W kolejnym odcinku zrobimy sobie tier czwarty, mam nadzieję. No tak, no to byłoby jakby wszystko, to co w dzisiejszym odcinku mam. A mam do zaoferowania jeszcze, jeśli chodzi o te tam klastery, tutaj, to one się chyba już w pełni zrobiły praktycznie, znaczy wydaje mi się, że już chyba jest wystarczająco tutaj, wystarczająca ilość tych pełnych klasterów, żeby zdobyć te 1024 na te Singularity, no ale ja sobie jeszcze poczekam, a ewentualnie zrobimy to, żeby tam parę minut wcisnąć do jakiegoś odcinka takiego bardziej
nudniejszego, może powiedzmy, zobaczymy, zrobimy sobie te dodatkowe singularity. No cóż, no ja się póki co z wami żegnam. Widzimy się za tydzień o 18. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się oczywiście podobał. Mam taką głęboką nadzieję. I tak w ogóle, jeśli chodzi o ten kanał nowy, który otworzyłem, to wrzuciłem dwa filmy w czwartek i udało mi się zdobyć zaskakującą ilość 12 wyświetleń łącznie, ale pamiętajcie, że no, kiedy zaczynałem ten kanał, była dokładnie taka sama sytuacja i ja już przez to przechodziłem i no fajnie właściwie, bo wiem czego się spodziewać, wiem co robić, wiem jak na to zareagować, bo w sumie opowiem wam taką, no, ale króciutką historyjkę. Kiedy zaczynałem ten kanał, właściwie ja nawet nie wiedziałem, czego się mam spodziewać. Czy przyjdzie tutaj 0 ludzi, czy przyjdzie tutaj no, 12 ludzi, tak jak na przykład na ten drugi kanał, czy przyjdzie tutaj 100 ludzi, więc ja nawet nie wiedziałem, jak się zwrócić i do kogo się zwrócić. I przez to, jakby możecie zauważyć prawdopodobnie w pierwszym i w drugim filmie, że jakoś tak dziwnie się zwracałem do widzów, bo jeszcze tak właściwie nie wiedziałem, czy zwracać się jako PR do widza, czy do widzów, do publiczności, czy w ogóle się do kogokolwiek zwracać, bo jeszcze kompletnie nie wiedziałem, czego oczekiwać. No teraz wiem, czego oczekiwać, zresztą ten projekt jest dużo, dużo, jakby powiedzieć, luźniejszy. Chociaż rzeczywiście nigdy nie byłem spięty, robiąc tutaj coś na tym kanale. No ale przynajmniej wiem, czego oczekiwać, więc wydaje mi się, że może mi nawet pójść lepiej na początku niż tutaj. W szczególności, że będę miał wsparcie od serwera Discordowego pewnego. No ale to myślę, że mało was już interesuje, więc ja się póki co z wami po prostu żegnam. Trzymajcie się, no i cześć.